Cześć kochani, witam Was serdecznie w filmiku pod tytułem Czy wyrobię się w 5 minut? Pomyślałam, że nagram taki filmik, bo ostatnimi czas, kiedy było tak gorąco, stawiałam na trochę szybszy makijaż, nie chciało mi się siedzieć, wiecie, dokładać, zastanawiać się. Po prostu po kolei wyciągałam produkty, często też miałam po prostu naszykowany zestaw, który powtarzał się przez kilka dni. I kiedy było tak ciepło, stawiałam na taki makijaż bardziej ogólnie rozświetlający, żeby cera wyglądała zdrowo, ale żeby też nie było na niej zbyt dużo produktów. Aktualnie tutaj trochę tego jest wyciągnięte, no ale chodzi ogólnie o efekt końcowy. Także jeśli jesteście ciekawi, czy mi się uda, zapraszam Was do oglądania. Idziemy z bazą. Pierwszym produktem jest baza. Tutaj akurat mam taką miniaturkę z Lancome, ponieważ no, gdzieś ją tam kiedyś dostałam i chcę ją zużyć, a kiedy też jest tak ciepło, to ja używam baz, jeśli wychodzę właśnie do pracy, to z reguły też kiedy wracam z pracy, to ten makijaż już też zmywam i nie noszę ich zbyt długo, także to też fajna sprawa na wakacje. Także tutaj bazę wklepujemy. Kiedy jest też tak, kiedy też jest tak ciepło, używam podkładu z Lancome Taint Miracle w odcieniu 02. Był osobny test tego podkładu u mnie na kanale, także możecie sobie zobaczyć pełną recenzję. Bardzo często go też noszę w tym miesiącu do filmików i bardzo często też się pytacie mnie właśnie, co to jest za podkład. Kiedy robię akurat na szybko, nie używam pędzla, on też całkiem spoko z rękami się wiecie, współgra, bo no nie odcina się, jakby nie traci pigmentu. I ja używam dwie pompki, powiem Wam w sumie, że nawet półtora by wystarczyło. Postaram się, żeby ten filmik miał jak najmniej cięć, no chyba, że mi tu któryś z chłopaków paruje, bo jest niedziela i jesteśmy wszyscy w domu, także też taki szybki filmik. Tutaj oczywiście we włosy. Tutaj mogę teraz wyglądać. Ogólnie mam też jaśniejszą szyję, bo już samopalacz mi zszedł. A ten odcień 02 jest taki może nie najjaśniejszy, ale tutaj zaraz wszystko się nam wyrówna. No tak do twarzy źle to nie wygląda. I już teraz naprawdę ładnie. Kolor jest wyrównany. To nie jest podkład na duże niedoskonałości. Jeśli macie jakąś cerę trądzikową czy bardzo rozszerzone pory, to raczej nie, to jest dla posiadaczy takiej cery, bym powiedziała, normalnej lub suchej. Jestem przygotowana, mam tutaj chusteczkę mokrą, którą sobie wycieram dłoń. To też nie ma być makijaż na akord, już widzę, że trwa 3 minuty, także pewnie w 5 się nie wyrobię, ale ogólnie to jest mój ostatnio najszybszy makijaż, niech będzie, że w 10 minut. Jeśli chodzi o korektory, to używam aktualnie na zmianę albo Fit Me z Maybelline, albo tego Salmon Concealer, także może Wam przypomnę, jak wygląda ten z Maybelline. Ja zawsze tutaj sobie go ładuję dosyć dużo pod oczy dla rozświetlenia. Bardzo lubię taki efekt i powiem Wam, że pędzle, który używam w tym makijażu, mogą być przybrudzone, bo używam przez ostatnie 2 dni, ale tymi samymi produktami i po zakończeniu tego filmiku idę wszystko prać, także tutaj sobie już wprasowuję korektor Beauty Blenderem, trochę przeciągam też na powiekę, bo nie będę używała bazy, także tutaj sobie wszystko ładnie rozprowadzam. On nie do końca zakrywa mi tą moją zmianę, ale i tak go bardzo, bardzo lubię. Podoba mi się, jaki efekt daje, ta okolica jest już dodatkowo rozświetlona, ale jakoś bardzo się nie odcina. Puder, który aktualnie dękuję, teraz mam w ogóle akcję dękowania pudrów. Mam jeszcze puder z Synergy, który też już sobie możecie zobaczyć, dosyć mocno jest dękowany. I mam jeszcze puder Benign, jego nie jest zbyt dużo, ale jego tak bardziej stawiam na malowanie kogoś. Także kiedy dękuję obydwa pudry, mam właśnie w planie kupić ten puder z Hourglass. Ten wykańczający, także myślę, że jeszcze 2 miesiące i tamten sobie zakupię, akurat na urodziny. Nie wiem, czy te pudry są czasem na jakichś przecenach, czy nie. Powiem Wam, że ja to teraz robię, właśnie ten puder tak go ściągam, bo on wcześniej bardzo mocno się pylił, teraz ciężko mi jest go ściągnąć tutaj z tego, na ten pędzel, także tutaj sobie takimi ruchami w
ściskającymi go dokładam. On jest tyle fajny właśnie z tym podkładem, że jego nie widać na buzi. Może wam tutaj się przybliżę i oczywiście rozjaśnię, bo to inaczej nie będzie widać, ale możecie zobaczyć, że on właśnie, ten puder nie wchodzi w pory, nie jest taki pudrowy, teraz dalej bardzo ładnie zdrowo wygląda bez tego efektu dodatkowej pudrowości, że tutaj się już przyciemnie, żeby też nie było za jasne, żeby było widać co robię. No gdybym nie gadała, to bym już może była trochę dalej, no ale dobra, gadam. Brwi, jeśli chodzi o brwi, to już są w bardzo złej kondycji, ale w przyszłym tygodniu idę je ogarnąć. Ale teraz ostatnimi czasy najczęściej, tutaj mam ten pędzel, muszę trochę przeczyścić, użyłam paletki Naked 2 Basic i ostatnimi czasy, kiedy mam trochę ciemniejsze włosy, używam tych dwóch przedostatnich kolorów. Dzisiaj użyję tego może przedostatniego i tu mam taki ścięty pędzelek z Zoewy, który bardzo, bardzo lubię. Tak, delikatnie tylko zaznaczyć kształt. Myślę, że całkiem spoko to wygląda. Powiem wam, że ostatnio te upały używałam też dosyć często, w tym nie na trochę 5 minut. Tych kredek z Catrice, takich kultowych, powiem wam, że ja zauważyłam, że kiedy jest tak ciepło, to te kredki z godziny na godzinę jakby z tych brwi znikają, a już tak w połowie dnia to po prostu te brwi wyglądają bardzo źle. Nie wiem, czy wy też tak zauważyłyście z tymi kredkami, kiedy były takie normalne temperatury, bym powiedziała tak do 20 stopni, to nic się nie działo z tymi kredkami, z tymi brwiami. A kiedy już ostatnimi czasy były takie upały, to mam wrażenie właśnie, że one mi z brwi schodziły. Podkład nie, nic nie schodziło, ale właśnie z brwi schodziły. Także cieszę się, że idę w przyszłym tygodniu na henny z regulacją, bo znowu te brwi nabiorą trochę więcej kształtu, a tak to też jak wam mówiłam, na wakacje nie mam w ogóle w planach brać nic do makijażu, bo nie będzie mi się chciało na wakacjach malować, także jakoś te brwi wyglądają. Dobra, i co robię później? Później po prostu przeczesuję je bezbarwną maskarą, tutaj mam akurat maskarę z Miss Sporty, żeby właśnie te brwi przytrzymała w miejscu. No i w miejscu trzyma, ale jakoś ich nie skleja, nie są takie mega twarde, że wiecie, że jak mówię, czy coś, nie wiem, ruszam twarzą, brwiami, wiecie, robię takie rzeczy, to nie czuję, żeby one się nagle odklejały od skóry, a myślę, że też całkiem spoko wyglądają. Tutaj oczywiście może być trochę za długa, ale niech będzie, bez przesady. Dalej. Może zróbmy teraz twarz. Jeśli chodzi o twarz, ostatnimi czasy, co zresztą widać doskonale z filmiku na filmik MAC Harmony i pędzelek 126 z Zoewy. Ja lubię poświęcić trochę więcej czasu na nakładanie bronzera, bo myślę, że to jest bardzo korzystne dla mojej twarzy, bo ona bez bronzera to jest taka po prostu bryłowata. A tak to naprawdę moim zdaniem fajniej wygląda. I też zawsze trochę na czoło. Tutaj troszkę pod usta. Na nos. O, powiem wam, że bardzo też lubię ten bronzer Vita Liberata, ten mineralny. Ale też wam już gdzieś to chyba wspominałam, że on, ja go używałam na gołą skórę i moim zdaniem on w ogóle nie brązowi, nie zachowuje się tak jak samopalacz i nie spełnia tej obietnicy producenta, ale sam w sobie naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Zresztą ten lakier też mi się mega podoba z Essence. Miał jakiś taki kolor ścian, nie wiem czy pamiętacie, to były same początki mojego nagrywania, taki fiolet tutaj gościł dookoła, w ogóle z tej strony było, na tej ścianie było biurko. Tak patrzę, tu są ciemniejsza, tu jaśniejsza, są palone jak jakiś robotnik, który w podkoszulku po budowie lata, no ale tak jest, nic nie zrobię.
Także tutaj mamy już twarz wykonturowaną, od razu lepiej, lepiej wygląda, oczywiście moim skromnym, osobistym zdaniem. Róż, który ostatnio molestuje, to jest taki róż, który nie czyst, jakby stacjonarnie cały czas dostępny. Pozwólcie, że przepiję. Z Estée Lauder Pure Color Blush, wycinek 05, Pink, wykończenie Shimmer. I to jest właśnie taki malusek, ale bardzo ładny odcień różu. I tutaj go użyję z pędzelkiem z Hakuro H24. Bardzo ładny, ożywiający twarz kolor. Powiem wam, że kiedyś nie lubiłam róży, nie używałam ich, a teraz mam ich chyba więcej niż bronzerów. Też czasem, jeśli komuś coś jakiś podoba, to oddaję, czy się wymieniam i tak dalej, ale mam teraz róży więcej niż bronzerów czy rozświetlaczy, także jeśli nie używacie, to myślę, że warto próbować, warto szukać. Czy to jakiś babciu, jakiegoś swojego odcienia, bo róż naprawdę bardzo fajnie wygląda na policzkach. Wam też kiedyś wspominałam, że masz jakieś ścięte pędzle, to zaczynajcie tak od środka, a nie przykładajcie w ten sposób pędzel i tu od policzka, bo ta koncentracja kolorów w tym miejscu zbyt dobrze nie wygląda. Także tu bez różu, z różem. I dobra, nakładamy z drugiej strony. To oczywiście będę wszystko za chwilę jeszcze rozcierała. Nie podoba mi się tylko w tym różu to, że on jest formą takiego paska i tu na cały pędzel nie wchodzi, wolę takie okrągłe, po prostu z większą powierzchnią do nabierania. Także tutaj ruska lala, nie bójcie się. Tutaj biorę mój pędzel typu No Name. Teraz wszędzie na wielu kanałach widziałam, że dziewczyny podostawały te pędzle. Nie wiem, czy będę mówiła markę, żeby później tam ktoś do mnie miał pretensji, ale myślę, że wiecie, o którą firmę mi chodzi. I dla mnie te pędzle po prostu wyglądają, te wszystkie zestawy i te gąbki, jak takie typowe te pędzle chińskie. Ja taki zestaw kiedyś miałam, robiłam nawet recenzję u siebie na kanale. To było już bardzo, bardzo dawno temu. I moim zdaniem tamte pędzle naprawdę wyglądają takie po prostu twarde, zbite, jak wszystkie te takie typowe chinole. Oczywiście Real Techniques, czy pewnie większość tych pędzli, które mam, też są made in China, ale jakoś nie wiem, nie rozumiem zachwytu nad tamtymi pędzlami. One już dla mnie nawet wyglądają na takie niezbyt fajne, niezbyt ciekawe. No ale nawet nie wyglądam tych recenzji, tam jedną czy dwie może gdzieś tam kątem oka zobaczyłam, rozświetlę z My Secret oczywiście. Ale jakoś tak, miałam taką lekką wymianę zdań właśnie z kimś z tej firmy pod jednym ze zdjęć u dziewczyn, którą tam obserwuję. No i tam mówi, że przecież te pędzle są fantastyczne i w ogóle one są z włosia syntetycznego, nienaturalnego. Ja to tam tylko odpisałam, że przecież nikt nie biega z tymi kozami, czy wiewiórkami, czy z czego są tam porobione. Wiecie, te pędzle z włosia naturalnego i nikt nie zawsze z dupy tych włosów nie wyrywa, także też mnie to tam irytuje, takie kontry. A ja nie jestem nowicjuszką, coś tam o tym wiem. Także ja zostaję przy Hakuro i przy Zewie i przy Real Techniques, bo mimo że są takie średnie moim zdaniem, to i tak ich używam. Dobra, także zeszłam na inny temat i teraz biorę puder, którego używałam, pędzel i po prostu trochę sobie pudru daję na oczy. Także wam kiedyś też wspominałam, że niepotrzebny wam jest zwykły jakiś cielisty cień, wydawanie kasy, bo wystarczy puder, którego używacie, nałożyć na powieki, czy podłóg brwiowy, czy gdzie tam taki cielisty cień potrzebujecie. Tu nawet nie dawałam bazy. Jak widziałyście, myślę, że to też jest całkiem spoko. Na linię wodną cielista kredka z Rimmela 005 serii Nude, z serii Scandalized. Ostatnio sprzątałam się w toaletce i właśnie zauważyłam, że mam taką miniaturkę gdzieś tam jeszcze schowaną, także ją sobie tutaj zaostrzyłam temperówką, nie wiem jak się tam u was mówi, i jej używam. I coś, co fantastycznie się nie sprawdza, to jest Master Kajal z Maybelline w odcieniu po prostu Oriental Gold, także orientalnym złotem sobie tutaj tak trochę zagęszczam jakby lekko linię, górną linię rzęs. To nie jest coś, co bardzo jest widoczne, ale coś na tych rzęsach jednak, nad tymi rzęsami jest i całkiem fajnie wygląda. No minusem tej kredki jest to, że
Ona nie jest wysuwana, nie idzie jej temperować. Także nie wiem, jak będzie z jej żywotnością, bo ona właśnie tak wygląda i no później już myślę, że raczej jako baza. Także tutaj lekko zaznaczone, lekko. No taka trochę grubsza kreska, ale myślę, że całkiem spoko to wygląda. Delikatny akcent zamiast czarnej kreski, bo po co? I teraz jeszcze zawsze biorę patyczek do uszu. Śliniego. Ściągam nadmiar tego, co mam. I używam bardzo często pomadki z Sylweko, tej peelingującej. Nie wiem, czy to będzie widać. Ona już trochę jest, trochę już jej zużyłam, ale myślę, że w 3 miesiące będzie mi ją ciężko zużyć. I ona ma takie bardzo fajne tutaj drobinki cukru trzcinowego. To jest taki fajny masaż, drapanie też dla ust. Usta wyglądają od razu takie, wiecie, nawilżone. Ja tutaj sobie ten nadmiar ściągam, bo tutaj są właśnie te drobinki. Nie jest złe w smaku to, ale właśnie nie czemu się patrzę podgląd, ale nie do końca mi to też smakuje. Także to sobie zostawię do ogarnięcia. Bardzo fajny produkt, nawet zamiast tego powiem wam z Lasha Bubblegum, bo tutaj jest po prostu wykręcane i to kosztuje 10 zł, z tego oczywiście dużo mniej niż tam w Sylweko, ale całkiem spoko. I na koniec maskara. Ostatnio wam też pokazywałam na Instagramie, że mam chyba najwięcej maskar, jakie mam, to mam maskary z Essence, bo tutaj mam tą białą bazę, Lash Mania, Get Big Lashes oraz Pump No Clump i tu jeszcze jedna maskara z Rimmela The Rocket Volume Express, ale dzisiaj sobie użyję Lash Mani, zalotka, jak zawsze, trochę tutaj na nią podmuchać. Rzęski podkręcone, już w przyszłym tygodniu będę miała założone rzęsy, także nie mogę się doczekać, powiem wam szczerze. I jeśli chodzi o tusz, to ja zawsze lubię duże rzęsy. Na filmie już trwa prawie 18 minut, ale ale długo nie było filmiku makijażowego, także myślę, że część z was będzie zadowolona, ale to właśnie taki mój ostatnimi czasy makijaż, który wykonuję. Kiedy go wykonuję, to naprawdę do 10 minut jestem w stanie go zrobić. Ten tusz myślę, że też taki fajny efekt daje. W ogóle myślę, że tusze z Essence są niedocenione. Kosztują naprawdę groszowe sprawy. Chociaż nie mówię, że nie mam ochoty na jakiś droższy tusz, tam nie wiem, z Diora czy z Lancome, czy z czego tam. Naprawdę dziewczyny bardzo dużo tych tuszy polecają, ale jakoś zawsze powiem wam, że szkoda mi wydawać taką kasę, ale mamy kupiłam z Chanel, ten La Volume de Chanel. Użyłam go też jak mama była, efektu jakiegoś spektakularnego na mnie nie zrobił, także zostałam przy Essence. Z klinika też moja mama bardzo lubi ten tusz High Impact Mascara. Ja znowu za nim nie przypadam, ale mama sobie kupiła i była z niego mega zadowolona, bo ja, że przez pół roku się nim malowało, a moja mama ma jeszcze dłuższe rzęsy ode mnie i też tego tuszu na nie dosyć dużo ładuje. I nie wiem, czy tutaj jeszcze może taką cieniuśką werstewkę. Ten filmik będzie prawie bez cięć. O, także rzęsy mamy. I tutaj lekko tak muśnąć tylko dolne. Oczywiście też zawsze tusz to jest sprawa tak, no gadać i rzęsy malować to jest wam powiem zdolność. Także staram się. Nie wiem, czy to chciałam powiedzieć. A chyba, że tusz na rzęsach to jest zawsze sprawa bardzo indywidualna i no tam często nie ma się co sugerować, bo nieraz też miałam tak, że kupowałam jakieś tusze, które były ogólnie polecane, dziewczyny się zachwycały, a u mnie po prostu dawał taki marny efekt, że szkoda było gadać, także to wszystko trzeba brać, wiecie, już wam to też kilka razy mówiłam, na własny rozum. I myśleć
mniej więcej jak to się będzie u Was może sprawdzało. Oczywiście w tle musi być ten kontakt, no bo inaczej tu nie mogę ustawić tego aparatu. No. Jakoś te rzęsy nawet wyglądają, także jeszcze co mi zostało, to wziąć kolejne patyczki, nie patyczki, waciki to idą jak woda. Także tutaj sobie trochę obczyszczę tą okolicę pod oczami, jak zawsze też podwinę tusz na rzęsach, kiedy jest jeszcze mokry. Bo ogólnie maskary z Essence zauważyłam, że mają do siebie to, że często prostują te skręty, które uzyskujemy przy właśnie zalotce. Także tutaj jeszcze troszkę sobie je przeczeszę, starając się nie robić głupkowatych min, a to jest często najtrudniejsze. Dobra, myślę, że może być. I na koniec pomadka. Teraz można ściągnąć nadmiar tego olejku. To jest takim olejkiem ta pomadka z Sylveco. Tutaj mam pomadkę z Essence. To jest chyba ta seria, że kiedyś mówiłam, cały czas zapominam. Long Lasting Lipstick Nude w odcieniu 05. Ostatnio kupiłam, napisałam na Instagramie 07, to już muszę poprawić. Bardzo ładnie, moim zdaniem, wygląda ta pomadka. Dosyć tak fajnie się utrzymuje, jakieś 3-4 godziny. To jest moim zdaniem naprawdę. W zbliżeniu prezentuje się makijaż, teraz dosyć świetlista, z takimi zaznaczonymi policzkami, zaznaczonymi brwiami. Codzienny, lekki makijaż, nikt na co dzień nie potrzebuje 50 cieni blendowania i nakładania nie wiadomo jakich ilości kosmetyków. Powiem Wam, że chociaż jeszcze w sumie jedyna rzecz, którą bym trochę tutaj dołożyła, to może trochę pudru, bo dałam go trochę właśnie za mało chyba na czoło, mi się tak świeci ten środek twarzy. Także w ten sposób prezentuje się całość. Bardzo prosty, fajny makijaż, który normalnie wykonał 10 minut, a nie 23. Rozświetlacz też wygląda bardzo fajnie i bardzo długo się utrzymuje. Też zresztą widziałyście przez cały lipiec na filmikach, jak długo ten błysk, ten blask na skórze widać. Lubię też na koniec pryskać buzię Fix Plusem z Maka, przepięknie pachnie, fajnie scala, ściąga pudrowość twarz, chociaż przy tym zestawie właśnie to jest nie do końca potrzebne, bo tej pudrowości nie ma, ale na przykład z pudrem z Synergen w tym zestawie tą pudrowość widać, także to tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy się Wam podobał ten makijaż, czy nie wiem, za dużo nie było do podobania się, po prostu właśnie pokazać, jakich produktów używam aktualnie, kilku z nich też widzieliście na pewno już w ulubieńcach czerwca. Także co, to tyle na dzisiaj, widzimy się jutro, buziaki, zostawcie kciuki w górę, jeśli film się Wam podobał i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco. Do jutra, buziaki, pa, pa.